Dzień dobry. Witam serdecznie w czwartek 30 marca z parafii ewangelicko-augsburskiej świętego Mateusza w Łodzi. A witam Was słowami haseł biblijnych, które są wybrane na ten dzisiejszy dzień. Pierwszy fragment z Księgi Kaznodziei Salomona, z Księgi Koheleta, trzeci rozdział, wiersz pierwszy. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. A drugi fragment z Ewangelii świętego Łukasza, 18 rozdział, wiersz 31. Jezus, wziąwszy z sobą 12, rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wszystko w życiu ma swój czas. By dojść do takiej refleksji, do takiego przekonania, potrzebne jest nam doświadczenie. Pewnie często na początku drogi naszego życia entuzjazm, młodość sprawiają, że wydaje nam się, że wszystko jest do osiągnięcia, że wszystko jest możliwe. Czasami jesteśmy niecierpliwi, chcemy zdobyć coś już teraz, od razu. Ale jednak doświadczenie pokazuje nam, że w naszym życiu dzieją się różne chwile, różne momenty, że raz jest dobrze, raz jest taki moment, kiedy jesteśmy szczęśliwi, weseli, zadowoleni, ale też przychodzą trudne doświadczenia. Ale wiemy, że to wszystko przemija, że nawet to, co trudne, nawet to, co w danym momencie wydaje się nam być ponad nasze siły, kiedyś się zakończy, będzie miało swój szczęśliwy finał, bo przecież skoro nieraz wychodziliśmy z opresji, skoro nieraz trudne doświadczenia nas dosięgały, to wiemy, że one kiedyś przeminą. I te mądrości, które zapisane są na kartach Pisma Świętego, są dość często powtarzane. W Biblii mamy zapisane to, że przychodzi czas żniw, że ptaki znają swój czas powrotu, że drzewa znają czas owocowania. I tego nie da się przyspieszyć, tego nie da się przeskoczyć. Nawet jeżeli w jakimś momencie odczuwamy jakiś brak, to wiemy, że w danym momencie drzewo nam nie zaowocuje, że przyjdzie czas, kiedy ten owoc będzie wydany. I to jest taka zachęta dla nas, że jeżeli w naszym życiu spotykają nas doświadczenia, które nas przytłaczają, które wydają się być ponad nasze siły, że wydaje nam się, że doszliśmy do muru i już nie ma drogi wyjścia, to czasami właśnie potrzeba czasu, dystansu do tego, by zrozumieć, że każde doświadczenie, nawet to, co złe, przemija, że znowu pojawia się wiosna, że znowu świeci słońce, że znowu zakwitają kwiaty, tak jak mam nadzieję, że to widać za moimi plecami tu na trawniku parafialnym, piękne krokusy, przebiśniegi. Czas zimy mija. I tego doświadczenia potrzebujemy doświadczyć, by zrozumieć pewne zależności, pewne koleje życia, wiedząc, że czas jest w rękach Bożych. A ten drugi fragment z Ewangelii to już przygotowuje nas na wydarzenia Wielkiego Tygodnia, na wydarzenia, które są związane z historią męki i śmierci naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chrystus wiedział, że czas nadszedł, czas wędrówki, czas pasji, czas poświęcenia swojego życia dla ratowania człowieka i dzięki temu możemy z nadzieją spoglądać na nasze życie, z nadzieją spoglądać na to, że nawet gdy źle się dzieje, gdy upadamy, gdy grzeszymy, to Chrystus w odpowiednim czasie złożył ofiarę, by nas ratować, by dać nam nadzieję, by nas wzmocnić. Niech to Słowo prowadzi nas dzisiaj, ale też i każdego kolejnego dnia. Dobrego, błogosławionego dnia.